Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Risen. Moi drodzy, co my będziemy robić w dzisiejszym odcinku? Będziemy otwierać przejście do wulkanu. Myślę, że mam mikrofon troszeczkę źle ustawiony, nie wiem, może teraz jest troszeczkę lepiej. Co ja chciałam zrobić na samym początku, zanim jeszcze otworzymy przejście? Wypadałoby troszeczkę sobie dać w manę, ponieważ ona nam się zdecydowanie przyda. Jest chyba noc i tutaj teraz aktualnie wszyscy śpią. To troszeczkę słabe. Łotr. Siema. No tu jest Komer. Komer? Kormak. Jak ty masz na imię? Kormak. Coś na sprzedaż, tak by the way masz? Masz miksturki. I to bym chyba wzięła od ciebie wszystkie. Kompletnie wszystkie, bo to mi się przyda. Masz dużo zwojów lewitacji, łodzików i tym podobnych. Masz przepis na miksturę. Jakie mam przepisy na te miksturki? Gdzie to jest? Dziadostwo. Czy ja się muszę wiecznie gubić w tym ekwipunku? Nie mam tylko na tą dużą. Spoko. Nie, nie chcę. Dokonaj wymiany. Tak. Dobra, no to co, chyba już lecimy, nie będziemy tutaj tracić czasu. Punkty bym sobie przeznaczyła nauki w... Teraz pytanie, czy w manę, czy w pocisk? Tej many w sumie mam dosyć dużo. Chociaż 108 to nie jest jakiś kosmos. Cześć Kormak, to nie ty uczysz mnie many. Kurde, nie wiem, co by tutaj dać. Dobre pytanko. Do wulkanicznej twierdzy. No, tutaj już się zebrali wojownicy. Jakby nasz inkwizytor już przeczuł, że udało nam się co nieco zrobić. Także, cóż, pójdziemy się przekimać, ponieważ teraz nie wiem, gdzie są wszyscy magowie w ogóle. Na pewno gdzieś śpią. Chociaż nie powiem, będzie dosyć trudno znaleźć łóżko pewnie. Chociaż widzę, że Ignatius na przykład jest. Ognista kula. Nie, dziękuję. Wola many się nauczyć. Albo pocisku. Wiecie, to jest taki problem, że pocisk mocniejszy by nam się przydał, ale z drugiej strony ilość many, jaką mam, też jest bardzo znikoma. Czemu tutaj nie ma żadnego pustego łóżka, co jest grane? O, tu jest. Nie do południa. Ech. Śpi jeszcze raz. Chcę, żeby był ranek, a nie południe. Kurde, no zobaczymy. Teraz tak, którym się zapisywało. Dobra, F8. Bo znowu zaczęłam sobie pykać w coś kompletnie innego od Risena. I znowu mam teraz dylemat, kto, jakby czym się co robi. Dobra. Pomyślmy. Jakie ja mam zadania? Bardzo mało mam zadań. Tutaj mi pokazuje, jakby dokąd mamy teleporty. To jest troszeczkę źle zaznaczone z jednej strony, chociaż z drugiej strony niekoniecznie. Wschodnie wybrzeże, wschodnia świątynia. Tutaj by się trzeba było rozejrzeć po tych terenach i tutaj, bo tutaj na pewno gdzieś będą jeszcze ludzie, którzy mają teleporty. Ale to myślę, że będziemy się zajmować, jak już wejdziemy w nowy rozdział. Dobra, widzę, że wszyscy wstają. Ja bym chciała maga złapać naszego. On pewnie będzie tutaj gdzieś z góry szedł, znając życie. Gdzie jest Vitius? Jednak trzeba było się przespać do południa, co? Ty? Nie, to jest Palas. Balas, Palas. No tutaj mają siedzibę w sumie magowie. Dzień dobry. Ktoś tu śpi? Nie. O, siema. What can you teach me? I teraz pytanko. Dajemy w manę, czy dajemy w pocisk? Można by było dać sobie
pół na pół. W sumie. Na pewno pocisk się przyda. Teach me what you know about the projectile spell. Use the crystal to pressure your opponents. Be precise with your targets if you wish to inflict the most damage, and this will give any opponent less time to escape. W sumie. Dajmy sobie w ten pocisk może. To się przyda za chwilę. Teach me what you know about the projectile spell. You are harnessing the crystal, and the damage you cause is strong. Remember, keep your distance, keep your magical power high, then no one will be able to defeat you. No i dobra, nie mam już punktów nauki. Kolejny poziom jest za cholerną ilość punktów. Nie no, nie jest tak źle. Trochę się jeszcze zastanawiam, czy by tutaj... Nie wiem, czy już iść otwierać to przejście, czy nie. Będzie dosyć niebezpiecznie, jeżeli mam być szczera. Ale w sumie wypadałoby już sobie załączyć ten trzeci rozdział. Tylko, że jak ja już tam wejdę, to już tam by wypadało robić rozpierdziel. Dobra, otwieramy. About the crystal discs. I found all five of the crystal discs you wanted. Excellent work. You have achieved more than any of my other men. I am making you my commandant. Commandant? Take this armor to denote your new office. Dziękuję serdecznie, panie inkwizytor. We will mark this promotion in a proper way later. For now, we must concern ourselves with the essential. No otwieramy chyba. I'm ready. Let's open the portal. Human Titan. One must give. It will not be humanity. Follow me and we shall make certain of this. No dobra. The moment has come. No i mamy jaszczuro ludzi. Jak widać są mocniejsi, dlatego ten pocisk by się bardzo przydał, nie? Pod piątką mam pocisk. Teraz by wypadało tak strzelać, żeby nikogo też nie zabić. Tu był gdzieś kapłan. Chyba już go zmietli z planszy. Nie, jeszcze dycha. Aha, akurat mi się mana skończyła. Dobra, stary, bo ja chciałam sobie przeszukać. Zwiadowca. No tak, tutaj już nie ma przelewek, jeżeli mówimy o wrogach w sumie. Wszyscy? Chyba wszyscy. What were they? Were they Saurians? They are the enemy. At last we know its face. Where do we go from here? Descend into the mountain. The fate of this island, of all lands, will be decided here and now. Rozdział trzeci. Świątynia. No właśnie. I teraz możemy zdecydować, że nie chcemy jeszcze iść. I w sumie... Nie wiem, czy chcę iść dalej. Jestem za tym, żeby pochodzić, poekspić jeszcze trochę po terenie. Chociaż też nie za bardzo mamy gdzie iść. I'm not ready to go yet. There is no time. We must go now. Follow me. Aha, czyli tak nie mam wyboru. Dobra. No to trudno, niech będzie.
W ogóle fajnie zobaczyć, że ci ludzie, którzy byli jakby, jejku, jak to się zwie, nowicjuszami, tak jak my, zostali już wojownikami zakonu. Widzieliśmy Kato w stroju, tutaj jest też Ash i jest gdzieś jeszcze, jest Rufus i był jeszcze gdzieś chyba jeden gościu. Także to jest naprawdę fajne, moim zdaniem. Bardzo mi się to podoba. Tam już robią rozpierdziel, co tu się dzieje. Okej, komendant potrafi używać magii. Są nowe stworzenia, takie jak Brontoki. Tylko kapłana by wypadało się pozbyć. Dobra, myślałam, że mi... No brakło mi many. Nie wiem, czy on się może wyleczyć? Trochę się chyba podleczył. Czemu go nie mogę trafić? Co jest? On sobie chyba jakąś... A, bo tam jest kryształ ten. Faktycznie. On sobie tam stanął i tam magia nie dociera. Dobra, to oni sobie... Właśnie, o Itanie jeszcze myślałam. Oni już sobie tam poradzą z tym kapłanem. W sumie. Dobra, chyba przeszukałam wszystko. To możemy przejrzeć sobie. Fortress was built by many, but is led by one command. Ursagor, Lord of the Titans, Lord of the Saurians. Ursagor rules here, and all shall follow his word. Lord of the Titans. No jasne. You! That gate there! What about it? We must open it quickly. We must get inside this place. What do you think this place is? An ancient fortress. It must belong to the lizards we met at the portal. We must get inside it. And how do we open it? If a gate can be closed, it can also be opened. I will send out scouts to find the mechanism that opens it. But keep your eyes open too. I suspect there may be more than one mechanism that controls this gate. Go, search to the north. Dobra, idziemy. Tu też można kręcić sobie tym? Nie można. Łe, tylko jednym się da... A, bo już Inkwizytor to pochwycił. Dobra, rozumiem. Dobra, to sprawdzamy jeszcze, co tutaj jest. Bo są jakieś korytarze. Aha, kompletne nic. Jest grzybmany. W ogóle zapomniałam o tym, że telekinezy się używa w tej grze. Trochę się przyzwyczaiłam do innych rzeczy. Na przykład do lokatora z Uniona w Gothiku 2, ponieważ zaczęłam sobie pykać w noc kruka, co ciekawe. Dobra, świerszczyki już padły. Sprawdzamy, co mamy tutaj dalej. No dawaj. Słyszałam jakiś dziwny dźwięk. Może to był ten... No, chłopie, co jest z tobą? Może to był ten cały brątok? Te stworzenia są takie dosyć, no. Mamy łodziki, które chyba mają nam dać podpowiedź. Dobra, nie w ten sposób. F8. Gdzie my mamy ten czar? W ogóle wam pokażę jeszcze tą zbroję. Tutaj mamy zbroję komendanta. Gdzie my mamy ten czar? Tu cię mam. I co, wchodzimy. No i dobrze, fajnie. Tu już się możemy chyba odczarować. Wydaje mi się. Dobra, jesteśmy gdzieś po drugiej stronie.
Są góle. Wydaje się, jakby były trzy, ale chyba są dwa. Aż nie zwróciłam uwagi, na ile gól schodzi w sumie. Okej, jest was więcej, rozumiem. Na cztery schodzi. To w sumie fajnie. Czy to można pociągnąć? Świeci się jak psu jajca. Można. Też powiedzieliście mi, że zostawiłam tam w kryjówce Geigera rzeczy. Tutaj też warto wyciągnąć telekinezę. Ponieważ tu mogą być jakieś pułapki. Sami wiecie, jak to w takich świątyniach jest. Telekineza. Tutaj jest chyba pułapka. Nie, to akurat nie była pułapka. A szkoda, bo wyglądała mi na pułapkę. Tego nie można wyłączyć? Nie. Nie można, niestety. Ja chyba nie umiem skakać z wyciągniętymi czarami, nie? Na sześć strzałów taki wojownik. Dwa razy więcej niż jaszczur, taki zwykły. Mamy tutaj coś? Niekoniecznie, przynajmniej na razie nie. Tam już widać jakieś kolce. To nam chyba powinno jednak dać do myślenia, nie? Tylko jakby to minąć teraz te kolce? No tak jak myślałam, są uaktywnione. Nie, może pochodnia? Coś tutaj powinno być, co je wyłączy. Kurde, niedobrze, bo nie widzę żadnego przycisku. Ani mi telekineza też nic nie podpowiada. Ani żadnego przejścia dla łodzika też nie widzę w sumie. Wątpię, że cofanie się na coś nam się zda tutaj. Ale warto sprawdzić. Ja w ogóle nagrywam dla was ten odcinek przed zajęciami na studiach. Bo mam trochę więcej czasu, bo dzisiaj mam na 11:30 dopiero. Tak więc przyjemnie całkiem. Dobra, kurde, bo ja nie wiem, jak ja mam przejść teraz. Nie ma tutaj żadnego bocznego przejścia, tego nie mogę użyć. Kurde, niedobrze. Przecież nie przejdziemy sobie tędy normalnie. No i masakra. Jak ja mam się dostać na drugą stronę? Chyba będziemy szybko używać solucji. Ta pochodnia mi się tutaj nie podoba. Tu powinna być gdzieś jakaś dźwignia, ale nie widzę takowej. Spróbujmy zapisać i się wczytać. Może to coś nam da.
No nie widzę, nie podoba mi się to. Dobra, będziemy odpalać solucję, żeby nie tracić czasu. Bo jak tak dalej pójdzie, to nigdzie nie zajdziemy w dzisiejszym odcinku. Także sprawdzamy. Risen. Otwórz wielką bramę. Tak się nazywa zadanie. Także sprawdzamy. Jak to działa. Szukałabym jakiegoś przejścia łodzikiem na przykład naokoło. Tylko, że za bardzo nie widziałam. Ej, niedobrze. Tutaj jest, że mamy po prostu tego uniknąć. Jak ja mam kolce uniknąć? Przynajmniej zmiotam. Znaczy, mogę spróbować przeskoczyć, ale to się... Ej, nie, no da się normalnie. Dobra, niepotrzebnie tutaj troszeczkę w panikę wpadłam. Tu jest zapadnia. A to jakoś trzeba by było otworzyć. Chyba, że musimy przez zapadnię zejść. Chyba tak, bo słyszę wrogów na dole. Pierwszy z nich pokonany. Ta zapadnia to ma zamiar się uruchomić, czy nie? Trzeba przeskoczyć przez nią, żeby się uruchomiła. Dobra, tam jest jeszcze jeden brontok. Ojej, nie chowaj tego. Nie, nie pij tego teraz. Chociaż wyszło mi to nawet na lepsze. W sumie. Tam możemy wejść wyżej. Dobra, idą mi wpierdzielić. Spokojnie. To wygląda podejrzanie. Lepiej się tutaj zapisać. Nic tu nie ma kompletnie. Wiecie, takie miejsca są najczęściej najeżone pułapkami, dlatego warto tutaj uważać. I chodzić jednak sobie z telekinezą. O, proszę, już mamy kołowrót w sumie. Dobra. Tutaj nic nie ma. Jest przełącznik. Podejrzewam, że nie bez przyczyny. Okej, jesteśmy tutaj z powrotem. Czy to jest wyłączone? Nie, ale udało nam się uniknąć. Więc możemy już wrócić do Inkwizytora w takim razie. W sumie tutaj by nam było nawet wygodnie, jakbyśmy spadli na dół. Nie pomyślałam troszkę o tym. Chociaż moment, ja chyba nie wrócę tędy. Przecież my łodzikiem żeśmy tutaj byli, nie? Kurde, troszkę spieprzyłam. Powinnam zejść po prostu tam niżej. A to może zrobimy sobie F9, nie? Żeby nie latać, bo ja tam nie robiłam save'a po drodze przed kolcami. Czekaj, co? Czemu tu się zamknął z powrotem za mną?
Jeszcze raz. Ej, nie sądziło, że to się będzie zamykało z powrotem. Dobra, schodzimy tędy. Po prostu będzie szybciej. Tylko byleby się nie zabić. No, pół HP poszło sobie w tyłek. Ale przynajmniej jesteśmy na dole. Siema. I found a winch. But the gate is still closed. Perhaps there is another. I've sent Rufus to the south. Follow him. Perhaps he needs help. Dobra, to idziemy teraz w drugą stronę. Zróbmy tak, że się napiję miksturki. Tutaj jest w ogóle kryształ antymagiczny, więc warto uważać. Co my tu mamy? Na razie czysto. Jest nowy przeciwnik, jest skorpion, którego już widzieliśmy w jednej ze świątyń. Na 6 strzałów taki skorpion. Żądło i szczypce. Przez chwilę przeczytałam skrzypce. No chyba nie. Tu są też jakieś rzeczy. Niech będzie. Ojej. Tak ciekawie jest nagrywać odcinek przed wyjściem na uczelnię, wiecie? To jest takie... serio ciekawe. Dzień dobry. Nie trafiłam jednym strzałem. No co jest? Śmieciarzu jeden. Niedobrze. Okej, bo tutaj gdzieś się wchodziło. No tędy. A, troszeczkę wyżej. Dobra, dobra. Już wiem. Nie przeszukałam go jeszcze do tego wszystkiego. Mamy wrogów. Więc wyciągnijmy sobie broń. 6 strzałów. Dawaj to, stare. Nie wiem, czy to wszyscy, czy niekoniecznie. To się okaże, jak się lewitacją tam przetanteguje. Dawaj. Jeszcze jest wartownik. Kurde, ten miał dużo rzeczy, ja nawet nie spojrzałam, co on miał przy sobie. Zebrałam jakieś popiersie, nie wiem, czy widzieliście. Dobra. Anulowaliśmy tutaj pułapkę. Sprawdźmy telekinezą, czy coś jeszcze tutaj jest. Nie widzę. To możemy w ogóle wyburzyć. To jest pierwszy raz, kiedy możemy tak użyć kilofa. Siema. On tutaj pilnował, żebyśmy... nie anulowali sobie pułapek. Dobra, ściągnięty. Oj. Niedobrze. Na szczęście starczyło mi many. Dajmy sobie. Zapisik i możemy lecieć dalej. Chyba już tutaj jest bezpiecznie, co? Chyba tak. Mamy dwa popiersia.
Przynajmniej powinniśmy mieć dwa. Super. A tutaj ktoś pilnuje? Nie, już tutaj nikogo nie ma. Super. Czyli co? Wygląda na to, że otworzyliśmy sobie wielką bramę. Też możemy zejść tędy. No i co? Otwarte. I found the second winch. Good. Then use it. Open a path for us. These columns tell the history of this complex. Take a look at them. See what information you can glean from them. Rufus is dead. What happened? Saurians. They must have ambushed him. There are casualties in war, but we must live if others are not to die. Dobra, widzę, że jesteście przygotowani, żeby przejść, ale ja muszę odwalić brudną robotę za wszystkich. No. No bo nie chcę dostać w czapę. To byśmy dostali w łeb. No to co? Idziemy w takim razie dalej. Tutaj pewnie też będą Saurianie. Dobra, sprawdzam. To wszystko tutaj. Strasznie nie lubię w grach takich miejsc, gdzie po prostu mamy dosłownie jednego przeciwnika, ale w sumie spoko. Dobra, tu się leją, tu to. Tu w ogóle nie ma nic w tych komnatach. Ja, nie ma. Kamienne płyty leżą. Co ja tam wiem o życiu? Okej, chyba już nic nie atakujecie, nie? Rozprawili się tutaj. O. We must only be among the fortress's outer defenses. Looks like it. We must seek a way further inside. That large drawbridge over there. Let us see if that will give us the way we seek. There must be a way to open that drawbridge. As the bridge is a defense, I suspect the only way to lower it is from the inside. Seek for the weakness in their defense. Find a way in so we can lower that bridge. The rest of us will search everything here. We will clear it of these lizards. Wiecie co? Szkoda, że nie mamy przy sobie żadnego nauczyciela, który by nas uczył magii. To jest słabe trochę. The Dark God gave me the power to recognize the Titans. He gave me the power to face them. He gave me the power to subjugate them. The Titans served me, their lord. They created materials as I commanded them. Mhm. No dobrze, posiedliśmy jakąś tam wiedzę. Tutaj widzę, że też załatwili jakiegoś brontoka. W ogóle, kurde, ciekawa nazwa. A nie, to ja szczurzy wojownik. Okej, nie ma to jak pomylić, wiecie, jednego z drugim. Cześć, komendancie. What are you doing here? Guarding the passage. We don't want anyone creeping up on us. W sumie to jest jedyne miejsce, gdzie mamy jakiekolwiek w ogóle aktualnie przejście dla tych jaszczuroludzi. No i to jest przejście, którym musimy się udać. O, obsydian. Ja nie wbiłam jeszcze nowego poziomu, prawda?
co jest. Wbiłam. To wiecie co? Ja bym poszła jeszcze po ten najmocniejszy pocisk, jaki jest. Wrócilibyśmy się do... A czy ja się mogę stąd teleportować? Do wulkanicznej twierdzy? Mogę. Dobra, to chodźmy się nauczyć w takim razie jeszcze tego pocisku na najwyższym poziomie. I potem już przyjdzie nam tylko i wyłącznie w sumie pakować w manę. Gdzieś tutaj w tą alchemię dać. O kurde. Tu widzę, że nastąpił atak na ten. Seems Inquisitor Mendoza's plan worked, but in seeking to save us, he might have killed us all. What are you planning to do? We must push these Saurians back, regain control of the monastery. Only then can we plan our next step. What about the survivors? Find them. Tell them to come here. We must gather our strength if we are to survive. What should I tell them? We must protect the flame. Tell them to gather in the hall of the And if they are dead? Then leave these creatures nothing. Strip the bodies. What is no use to them in death may yet help us in life. Go. I shall protect the holy flame until you return with the others. Kurde, ej, troszeczkę słabe, że wiecie, mamy okraść ludzi, którzy zginęli. Ej, ja tutaj se chciałam wyjść, żeby się, wiecie, kurde, poduczyć tego, a tutaj ludzie nie żyją po prostu. Enzo niestety zginął. Wiecie co, to nawet lepiej, że ja teraz sobie tutaj będę chodziła. W sumie i sprawdzała. This is not the good. We're being attacked. A force of intruders is upon us. What can you tell me about what's happening? The attackers are some sort of lizard creatures, Saurians. They stormed the front gate and have spread through the monastery, searching the buildings. If we are to regain control of the monastery, we must track them all down and kill them. We'll do that. But for now, all the mages are to gather in the Holy Hall. I shall go there now. Good luck. Dobra, no ja naprawdę chciałam sobie, wiecie, tylko uzupełnić ten. To ciekawe. Ktoś mi tu kurna mruczy. Dobra, widzę kolejną osobę. What's going on? Where did these lizard men come from? They've captured a lot of the monastery. You're to go to the Holy Hall to help there. Yes, yes, but they've locked themselves in my laboratory. They'll be wrecking my work. Whatever they are, we can't leave them with access to the things in there. Right now, you have to get to the Holy Hall. Yes, yes, but you go to the library. Get into my laboratory. There are other things to worry about. This is a place of knowledge. What use are we if that knowledge is lost? Go there. Rescue my drawings and supplies. The door is locked. It is. You'll need another way in. Which would be? A secret entrance from the small library. Now go, go! Save our knowledge! Dobra, fajnie, że mi nie powiedział, że będę potrzebowała tego łodzika, nie? Aha. I know for sure who killed Hemlar. Master Arik. Hemlar owed Arik for the Brugel he'd supplied and Hemlar wouldn't pay. Seems Arik was desperate for gold to get back to the mainland. Desperate enough to kill? I didn't think he could do something like that. Have you told Vitus? Vitus knows. Well, that should give you some protection. Arik, I still can't believe it. Jezu, chłopie. What are you doing in here, Casper? I'm, you know,
securing things. Are you hiding? I thought you were made of stronger stuff. I'm made of the kind of stuff that wants to stay alive. And I'm using the opportunity to stock up on a few supplies. There's a lot of stuff lying around. Be a shame if it all fell into scaly hands. If you need anything, let me know. Okej. Chyba nie musi robić nic pożytecznego, mi się wydaje. To jest kuchnia zaraz obok. A nie, sorry, to nie tutaj. Pomyliło mi się. Zaraz będziemy kończyć odcinek, chcę się tylko do mistrza... O kurde. Właśnie do ciebie chciałam się dostać. Master Ignatius wants everyone to gather in the Hall of the Flame. I will go there directly. But there is something else. There is a Saurian more powerful than the others. Could it be a mage? Whatever it is, it looks powerful. He's directing the others from the cemetery. What can you teach me? Dobra, fajnie. Teach me what you know about the projectile spell. You have truly mastered the powers of this crystal. I can teach you no more. Keep your lessons in your heart and your mind. No i dobra, fajnie. O kurczę, no. Wydaje mi się, że to jest, jak dziwnie by to nie zabrzmiało, odpowiedni moment na zakończenie tego filmu. My, zanim tutaj będziemy pomagać w klasztorze... A, tu jest jaszczurka, ja nie zauważyłam. Aha, bo to jest to przejście właśnie, gdzie jest ta kuchnia. Faktycznie, bo ja troszeczkę inną drogą przyszłam jednak. Świniakom nic się nie stało? Nie, tylko ta świnia sobie tutaj wlazła, nie wiem dlaczego. Siema. No, tu nic nie ma. O nie, Taylor. Skręt wziąłem. Kurde, długo palił tego skręta, nie? Dobra, moi drodzy. Wydaje mi się, że to jest moment, gdzie zakończymy ten odcinek. Ja wrócę specjalnie do tego miejsca, gdzie w sumie żeśmy skończyli, czyli przed tym kołowrotem. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji i komentarza. O, jaszczurzy miecz jeszcze. No, zajęłabym się tutaj jakby tym klasztorem, żeby zrobić jakiś porządek, ale na razie bym to olała z prostej przyczyny. Mianowicie, no, wypadałoby iść dalej za Inkwizytorem, za jakby jego tutaj zadaniem. I tak później będziemy mieli możliwość wyjścia z jakby tutaj z tej świątyni, bo jakby to nie jest endgame, broń Boże. Do endgame'u to jest jeszcze kupa czasu w sumie. I wydaje mi się, że tutaj raczej nie ma opcji odpalenia czwartego rozdziału nagle od razu po trzecim. Wiecie, nie pamiętam fabuły Rizana za bardzo i nie wiem, kiedy się odpala czwarty rozdział. Ale wydaje mi się, że jeszcze dużo czasu, zanim on się w ogóle odpali. Tutaj jednak musimy najpierw odpalić trzeci, nie? Znaczy się, ledwo się odpalił trzeci. Więc nawet jakbyśmy tutaj zrobili postęp, to podejrzewam, że to nie jest jeszcze moment, żeby się odpalał czwarty rozdział po przejściu całej tej świątyni. Wydaje mi się, że inne rzeczy też się na to składają. A jeżeli by się okazało, że gdzieś tutaj po wykonaniu konkretnej rzeczy odpala się czwarty rozdział, to po prostu pójdziemy stąd i będziemy sobie zwiedzać okolice. Dobra, tutaj możemy zakończyć. Będziemy sobie wtedy po prostu zwiedzać okolice, jakby mapę całą. Mamy parę miejsc do odwiedzenia. Być może jestem w stanie już pokonywać popiołaki. Mam jakby ten pocisk na najwyższym poziomie, więc wydaje mi się, że to ma szansę bytu. Wypadałoby tylko po prostu sobie teraz dawać w manę i zainwestować w alchemię. I też się zastanawiam odnośnie tej alchemii. Czy jakby poświęcać korony bohatera, które są takimi jakby z gotika z czawiami królewskimi, na mikstury do many, czy jednak pójść na przykład w mikstury stałe do życia?
ponieważ wydaje mi się, że to nie byłoby nic głupiego, wręcz przeciwnie. Jakbyśmy postawili na przykład właśnie na mikstury stałe do życia i sobie wtedy fulowali życie bardziej niż to. A manę po prostu sobie zrobili z punktów, bo nie mam zamiaru się użyć walki kosturem, bo no nie mam zamiaru. Jakby i tak korzystamy głównie z magii, więc nie chcę już marnować tych punktów tutaj więcej na tego typu rzeczy. Także możecie mi napisać w komentarzu, jakby to zrobić. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek, już nie będę przedłużać, lecę się też szykować na uczelnię pomału. I co? Dzięki Wam i do kolejnych filmów. Cześć!